Witamy w programie Przysłuchanie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jan Dietrich, dyrektor Kościerskiego Domu Kultury. Witam pana serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie w nowym roku. Dzień dobry. Panie dyrektorze, 16 stycznia zaczynają się ferie zimowe w Pomorskim. Co pańska placówka przygotowała dla młodzieży, która chciałaby spędzić te ferie w jednostce miejskiej? Myślę, że jeśli chodzi o sam asortyment tego, co przygotowaliśmy, to on jest bardzo bogaty, bo dotyczy zarówno wydarzeń kinowych, gdzie filmy zwykle w tym czasie pojawiają się w zupełnie innych cenach dla dzieci, ale też i działania warsztatowe, działania związane nawet z półkoloniami, bo do takiej formy postanowiliśmy nawiązać, szczególnie dla tych dzieciaków, które w mieście trochę się czują zagubione, a trochę nie mają oparcia w szkole. No i nasze propozycje, jeśli chodzi o taki sposób aktywny spędzenia czasu, dzielimy na dwie placówki. Mamy w zasadzie trzy placówki. Dom Kultury, Strzelnica, tak, i kino, tak? Tak, a warsztatowe na dwie, mówię, bowiem na Długi 31 w siedzibie naszej głównej mamy bogatą ofertę właśnie półkolonijną dla dzieci od 6 do 10 roku życia. Co tam chcemy zaproponować? No, chcemy gorący poczęstunek, obiadek dla dzieci zaproponować, ale także zajęcia i z klubem karate, i z bajkami, i z teatrzykiem, i karaoke, tańcem, wszelkiego rodzaju zabawami, które mają rozwijać dzieci. Czy to takie ruchowe będą zajęcia, tak? A ruchowe, czy one będą płatne? Bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli jest posiłek, wszystkie, jest zabawa. Wszystkie rzeczy, które proponujemy w ramach warsztatowych i tu, i na Strzelnicy, są zajęciami bezpłatnymi. Ale trzeba się zapisać. Tak, i tutaj jest jeden problem, bowiem będzie decydował okres, kiedy, kto pierwszy, ten lepszy. Chcemy te osoby wyłowić najszybciej, które rzeczywiście wymagają takich potrzeb opieki, chcą cały czas rozwijać się, szkolić. Generalnie dla chętnych. Dla chętnych. A ile godzin dziennie będą trwały te zajęcia? Te pierwsze, mówimy o od 10 do 14.30, czyli w tych godzinach pracy intensywnych rodziców. Natomiast druga propozycja skierowana jest do dzieci trochę starszych, tam było 6-10 lat, i ta będzie związana z naszym obiektem na Strzelnicy. Tam wkradać się będą stałe tematy strzelnicowe, a więc tradycja kaszubska, no i ekologia, przyroda jako taka. I tu w poniedziałki, jeden i drugi poniedziałek, będziemy prezentowali dzieciakom kaszubskie robótki ręczne. Instruktorzy, którzy tu będą w Strzelnicy, będą instruktorami, którzy chcą przyjść do dzieci i pokazać im te tradycyjne formy działania naszych przodków, no, w sposób nie tylko profesjonalny, ale żeby nauczyć ich bardzo konkretnych działań. Muszę zapytać w tym momencie, że warsztatów nie będzie prowadziła w tym roku pani Teresa Price, ponieważ zrezygnowała z prowadzenia Strzelnicy, tak? Tak, pani Teresa Price zrezygnowała z prowadzenia w ogóle prac w Kościerskim Domu Kultury. Nie będziemy wnikać dlaczego, tylko pytam, chciałbym zapytać w tym kontekście, kto będzie w zamian za panią terenie prowadził te warsztaty? Postanowiłem, że
póki nie mamy rozstrzygniętej sytuacji finansowej, jeśli chodzi o zatrudnienie osób wewnątrz firmy, że w przypadku tych ferii zimowych będziemy posiłkowali się młodymi osobami, które na co dzień zajmują się takimi zajęciami warsztatowymi, ewentualnie w przyszłości, jeśli będzie konieczna taka potrzeba, bo chcemy zachować standard pani Teresy Price albo go podwyższyć. Tu chyba jest miejsce także przed widzami, by pani Tereni za ten wkład pracy, formy, które sama też wypracowała, bardzo serdecznie podziękować. Dzieje się to na progu nowego roku, a jednak firma musi funkcjonować dalej i chcemy, żeby te wszystkie warsztatowe, tradycyjne nasze działania trwały. Takimi innymi formami, które będą właśnie w feriach prezentowane, będzie wypiek ciasteczek i pierników w oparciu o przedwojenne także foremki. To wszystko w strzelnicy. Lepienie w masie solnej. Prościej i łatwiej także dzieciakom stworzyć formy plastyczne niż w glinie. No i spotkania z przyrodą, to ostatnia, tak. Bo to każde w jednym dniu tygodnia te dwa zajęcia się odbędą, to we współpracy z Wdzyckim Parkiem Krajobrazowym, który przedstawi. A spotkanie w kinie? Bo rozumiem, że to spotkanie z filmem będzie teraz tańsze, tak? Bo powiedział pan, że atrakcyjne ceny biletów w czasie ferii. Każdego roku tak bywa, że tego w trakcie ferii mamy projekcje, które są specjalnie dla dzieci zniżane na ten czas. I tak bywało każdego roku, tu może od razu, jak robimy takie renament ubiegłoroczny, chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim pracownikom w kinie, bowiem dzięki nim nasza jednostka funkcjonowała stabilnie finansowo, także mogę... Krótkie statystyki? Może powiem zamiast statystyk, że dzięki temu mogliśmy przedsiębrać różnego rodzaju działania także związane z pracami remontowymi i tak rozpoczęliśmy remont pierwszy raz od 1976 roku. To kolejne pytanie właśnie, jakie remonty są przewidziane w Kościerskim Domu Kultury? Tak. Salę baletową tutaj rozpoczęliśmy, jeszcze czekamy na pewne prace wykończeniowe, ale z dumą mogę powiedzieć, że zamiast trzeciej łazienki powstał remont tej sali i ona jest bardzo potrzebna. Potrzebna nie tylko dla dzieci, potrzebna jest także dla seniorów, którzy mają przecież tu swoją salę i dzięki temu mogą ćwiczyć w słynnej sali z lustrami, bo lustra oczywiście. I tutaj też właśnie w budynku Kościelskiego Domu Kultury będzie funkcjonował sztab finału orkiestry tradycyjnie? Tak. Mamy może drobnego pecha, że Kościerzyna jest pod takim jakimś obstrzałem i to wcale nie politycznym, umówmy się, ale z prawdziwą dumą mogę powiedzieć, że któryś, pewno już dziewiąty raz będę stał na czele sztabu i to będzie rok jubileuszowy, 25. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ona istniała w Kościerzynie dzięki generacjom poprzedników, ale także dzięki współpracy z waszą telewizją. Bez tego wszystkiego nie byłoby takiego ruchu. Formuła trochę się zmieniła tutaj. Troszkę się zmienia formuła. Tak bywa w życiu, ale fakt jest faktem, że wypracowaliśmy strasznie dużo pieniędzy, a w ubiegłym roku, przypominam, Kościerzyna oraz Szpital Rehabilitacje Nasze Kościerskie w Dzierżążnie otrzymały ogromną ilość łóżek, szafek medycznych.
ludzie się bardzo często mnie pytają, co z tego mamy. Otóż chciałbym odpowiedzieć, że ja pewno osobiście będę przyszpilony do idei Wielkiej Orkiestry, jak i Szlachetnej Paczki zawsze. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to dla mnie także to, że uczestniczyła w ratowaniu dwóch moich córek, więc co powiedzieć ludziom, którym zabraknie sprzętu na sali, a to operacyjnej, a to zwykłej sali pacjenta, bowiem wszyscy Państwo doskonale wiecie, że od czasu do czasu ktoś spada z łóżka, prawda? Dostaliśmy, my jako szpital i jako dzierżążno nasze oddziały, najlepsze łóżka od Wielkiej Orkiestry, które są bezpieczne, przy których nie trzeba specjalnie krępować ludzi. Możemy przesuwać je. Czyli idea słuszna? Idea słuszna. Chcę w ten opisowy... Zmierzalna. Tak, sposób powiedzieć, że dla nas bardzo ważne. Też tak naprawdę. Ilu tak. będzie wolontariuszy w tej edycji na ulicach Kościerzyny? Grubo ponad 300 osób. To dużo? Więcej? Dużo. Dużo i cały czas latami? Cały czas przybywa młodych ludzi. Strasznie, strasznie miło z nimi pracować. Ważne jest to, że wszyscy nasi wolontariusze, także wolontariusze Kościerskiego Centrum Wolontariatu, taka ekipa ekskluzywna, elitarna, to ludzie bardzo wysokiego poziomu moralnego. Wczoraj spotkałem się z Młodzieżową Radą Miasta. Człowiekowi oczy się śmieją, cieszy się, że przecież nie wszystko jest stracone, bowiem młodzi wchodzą do tego życia z pełnym optymizmem. I a jeszcze mówimy o orkiestrze, dopytam, bo drugą imprezą dosyć prężnie rozwijającą się właśnie jest Szlachetna Paczka. Tak. Z roku na rok coraz bardziej widoczna, coraz bardziej prężna. Czy pan potwierdza, medialnie, tak. Czy pan potwierdza jakby te spostrzeżenia? Tak, powiem, że w tym roku mieliśmy znowu przypadki w naszym powiecie. Szlachetna Paczka zajmuje się nie tylko miastem, tu gromadzi środki, ale dociera do każdego punktu naszego powiatu, ostatecznie także do terenów popegeerowskich i stara się pomóc ludziom. W tym roku bardziej osobom samotnym, osobom trochę opuszczonym. 500+, podwyższył pewną półkę zamożności w rodzinach wielodzietnych. Natomiast to nieprawda, że zniknęła przez to bieda, samotność, niedostrzegalność przez bliźnich. My staramy się... Czyli warto pomagać. Warto pomagać. Jestem tam zupełny szeregowym człowiekiem, więc nie mogę powiedzieć z góry. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o ofercie na nadchodzący rok. Spotkamy się pewnie niebawem właśnie w tym temacie. A będzie warto. O, to zdradził nam pan coś. Na dzisiaj możemy jeszcze raz zaprosić Państwa na spędzenie ferii na terenie Kościerzyny, na terenie kościerskich jednostek kulturalnych. A my dziękujemy Panu za rozmowę. Przypomnijmy, naszym gościem był Pan Jan Dietrich, dyrektor Kościerskiego Domu Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Marta Rybatowska. I Krzysztof Węcki. Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.